taka rakietka leci do góry razem z listwą, więc należy ją włożyć do butelki, żeby była swoboda przy wypuszczaniu tej listwy, po prostu przy wylocie do góry. Tutaj jest zabezpieczony plastikiem ląd, żeby nie zamokło i tak dalej. Dlatego nie należy tego wbijać w śnieg, w ziemię, nie należy tego, broń Boże, trzymać w ręku, ponieważ może popalić ręce. Najbardziej bezpieczna rzecz, jaką mamy w tej chwili w sprzedaży. Je można trzymać w ręku, można dać dzieciom, ważne, żeby były lądem do góry. Odpalić i trzymać tak w ręku, czy nawet nad głową. Kolorowe kule wylatują z góry, nie ma możliwości, żeby coś tu złego się stało. Ale jest pewność, że one wylecą tylko do góry? Tak, jest absolutna pewność. Nie słyszałem o przypadku, żeby coś złego się z tym rzymskim ogniem stało. Taki tutaj nabój odpala się, pociera się od raskę, bądź zapalniczką się przypala ten tutaj kawałek. I następnie trzeba go wyrzucić na kilka metrów z ręki i on po chwili wybucha. To jest tak zwany cyrkoblic. Trzeba go postawić również na suchym, twardym podłożu, broń Boże śliskim, bo to zaczyna się kręcić w momencie odpalenia, a następnie idzie w górę. Tutaj jest strzałka, wyraźnie pokazany jest kierunek, w którym ten nabój wystrzeli. A jeżeli jest śliskie podłoże, no to wiadomo, że przy tym obracaniu może się przewrócić i zacząć kogoś tam gonić po prostu. Słyszeliśmy o takim przypadku i to zdaje się, że to było właśnie u was, że jakichś dwóch chłopców 2 czy 3 dni temu Straż Miejska przyszła z nimi i kupili podobno sobie samodzielnie pojazdy. To znaczy, ja mogę to wyjaśnić. Dzieci przychodzą z osobami dorosłymi. Ja nie jestem w stanie stwierdzić, czy ta osoba dorosła jest prawnym opiekunem, bratem, siostrą, ojcem, czy kimś przypadkowo ściągniętym z ulicy. Mój kontakt z klientem kończy się w momencie, kiedy on wychodzi za drzwi. Często jest tak, że dzieci bardziej znają się lepiej niż dorośli na tych tutaj wszystkich rzeczach. Dlatego one sobie po prostu to wybierają, a osoba dorosła płaci, ja jej wręczam ten towar, wychodzą poza tutaj budkę i dalej ja już nie jestem w stanie stwierdzić, co się stało.